STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Pan Dieter Pawlik jako pomoc techniczna towarzyszył Górnikowi w latach ich największych sukcesów, rozpoczynając jako kilkunastoletni chłopak. Dziś wracają te wspomnienia, pan Dieter bez problemów jest w stanie odszyfrować wszystkie nazwiska pierwszego mistrza Polski. No na pierwszym zdjęciu widzimy tak. Niesamowity twardziel, to ikona Górnika. Antoni Franosz, bramkarz Machnik, później Waldemar Hajduk, Jankowski, Pol, Kowal, Lentner, Czech, Olejnik, Pieczka, Nowara. Hajduk słynny między innymi z tego, że grał w okularach. W okularach grał, ale na takich sznurkach, ale kiedyś mu spadły te okulary, no to prosił sędziego, żeby przerwał mecz, no i szukali zawodnicy jego okularów. Ale to była ambitna drużyna, to jest coś niesamowitego. Przecież jak Górnik grał z zachodnimi drużynami, to Górnik Techniczny był na pewno gorszy od nich. Ale nadrabiali ambicją, walecznością, nadrabiali i wygrywali. Czy to z Rumą, czy Manchesterem, i Dynamo Kijów i tak dalej. Piłkarzom Górnika Zabrze towarzyszy pan praktycznie od momentu powstania klubu. Pracował pan jako pomoc techniczna. Miał pan do czynienia z obuwiem, z piłkami. Mamy w rękach piłkę z początku lat 60. Natomiast Górnik w roku 48, w momentach powstania, ta piłka jednak jeszcze bardziej różniła się od tej, którą mamy w rękach. Sporo się różniła. Miała tutaj tej iglicy nie było, tylko była dętka, się wsadziło, to było otwarte. Miało taki smoczek, pompką się napompowało, założyło, no i rzemieniem skórzanym się zamykało. Ernest, świętej pamięci Ernest, miał taki silny strzał na Śląskim. Byli słynne derby Śląska. Górnik Polonia, Ruch Zagłębie. No, Górnik grał z Polonią. W bramce Polonii był świetny zawodnik, jeden z najlepszych bramkarzy w Europie, Mieczysław Szymkowiak. Ernest dostał piłkę od Lentnera, z 20 metrów uderzył, Szymkowiak złapał, ale wpadł do siatki z piłką i był gol. No to było coś niesamowite, to był szok. To był świetny bramkarz. Widocznie źle trochę stał na nogach, no i wpadł do siatki i gol. Do Górnika trafił pan niejako dzięki bratu, który... Tak, ponieważ brat grał w 47 roku w juniorach w tym Zjednoczeniu i później w Górniku od 47-55 brat grał właśnie. Udało nam się znaleźć jedno z starszych zdjęć z roku 51 roku. Te wspomnienia są cały czas w panu żywe i na pewno pomoże nam pan i kibicom Górnika. No postaram się. Rozszyfrować postaci i powiedzieć nieco więcej o piłkarzach z tamtych lat. No niezwykle popularny bramkarz Ginter Procek, mieszkał tu na Chłopskiej. Antek Franosz, bardzo pracowity, twardy zawodnik. No. Pracował na dole, pracował i grał w Górniku. A jeden z ulubieńców kibiców. To był ulubieniec, no, bo on nikomu nie odpuścił. Grał fair, twardo, ale fair. No, tu jest mój brat też. To był taki pomocnik od jak dzisiaj Olek. Kiedyś Olek był od specjalnych zadań. Jakiś był tam, jak Cześlik, to krył Cześlika. Taka czarna robota, o czarnej roboty. Winderlich. Specjalista przyszedł z Mikulczyc, Górnika Mikulczyce, specjalista od rzutów wolnych. Bardzo celny i silny strzał miał, bardzo ulubiony. Heinz Zimmermann, to jest wujek od tego słynnego pianisty polskiego, jednego z najlepszych na świecie. No tego też szkoda, też już nie żyje. No. Bardzo, bardzo dobry człowiek, no ale on się nie pohamował niekiedy. On miał taki, nie umiał się pohamować, za dużo czasami niewygodne dla ówczesnych władz, niewygodne słowa. No i
lekarz Helmut Garus, bardzo dobry zawodnik, jeden z najlepszych, ulubieniec też Górnika. No, Górnik, na punkcie ich to kibice szaleli, no, to była uciecha, telewizji nie było, nic nie było, no to się chodziło i od rana wieczora na stadionach się przebywało. No i wszyscy mieli satysfakcję, że grają w Górniku. Byli dumni, że grają w Górniku. Nie tylko ci miejscowi tutaj ze Zabrza, okolic, ale i przyjezdni później. Z Katowic przyszedł Wiśniowski, Olejnik, Jankowski. Też później powiedzieli, że bardzo się cieszą, jest dobra atmosfera w tym klubie. No i bardzo zadowoleni byli, że w Górniku. Mimo, że nagrody były fajne. Za dobry mecz 5 kilo mąki, a nasze mamy piekli chleb w domu po wojnie, zaraz w klepienicy była bieda. No i 5 kilo mąki za dobry wynik, za dobry mecz, no to może 3 razy w miesiącu brat przyniósł taki lniany biały worek, 5 kilo mąki, kilo cukru i kilo słoniny. I była to była premia za mecz. To była premia elegancka. Zawodnicy zadowoleni i rodzina też. Jako że sporą część młodzieńczych lat spędził pan na stadionie, w okolicach szatni, pomagając piłkarzom, chcielibyśmy zaprosić pana teraz na małą wycieczkę wspomnieniową stadionie Górnika Zabrze. Na stadion, podobnie jak kilku piłkarzy Górnika, miał pan bardzo blisko. Mieszkał pan 100 metrów stąd. No, urodziłem się 100 metrów od wejścia na Damrota. No. Tu się wychowałem na tym stadionie, no bo na bosaka się latało tutaj, no w tych latach tylko na bosaka się chodziło, nie buty, tylko tenisówki na niedzielę, bo nas było 11-osobowa rodzina, to na bosaka tu się chodziło. Opowiadał pan, że jest pod wrażeniem zabrzeńskich kibiców, zabrzeńskiej Torcidy, która jeździ na wyjazdy, ale pan również już w latach 50. na te wyjazdy za drużyną jeździł. Jak to wyglądało? Jeździliśmy, zakłady pracy organizowali. Każdy zakład miał ja pracowałem w elektrowni, był czas, że elektrownia 3 autobusy, ale to są lata 70, ale w latach 50, jak Górnik wszedł do pierwszej ligi, no to Star 20, te polskie samochody, Plandeka odkryta, byli trzy rzędy ławki, ulice były szrutowe, nie tak jak dzisiaj, asfalt szrutowy, za nami tumany, to nim żeśmy przyjechali, jak żeśmy przyjechali do Krakowa, czy z Krakowią, czy z Wisłą, no to najpierw nad Wisłę, nad wodę umyć się, bo byśmy byli umrosani jako miniarze, no i później na mecz, no ale zadowoleni byliśmy, że kibicujemy Górnikowi. No, Górnik już wtedy był już popularny. Przychodzili zawodnicy dobrze, jak trójka, czy z Radlina, nie z Radlina, z Szombiery, to przychodzili. No. Znajdujemy się w starej szatni drużyny Górnika Zabrze, ale jeszcze w latach 40., w momentach, gdy klub tak naprawdę powstawał, piłkarze jeszcze tutaj się nie przebierali, a przychodzili na treningi już ubrani z właściwej siedziby klubu. Pan doskonale pamięta te czasy. Tak, przebierali się ze swoich strojów klubowe, te dresy, ten cały ubiór sportowy, tam na Barek Walewskiego i szliśmy pieszo tutaj na ten... No, bezpośrednio na mecz. Ale już po ten rok, dwa lata później to już były remontowane, bo były trochę zniszczone, te natryski były zniszczone, to odremontowali i później już w 1949 roku to już tutaj się tego. Latem była zimna woda, bo zimną wodą się kąpali, a jak było chłodno na jesień i zimą, to były jakieś tutaj, już nie pamiętam, gazu tu nie ma chyba, nie. Ale grzali na jakimś koksioku, grzali takie duże gary wody i się myli twarz to w ciepłej wodzie. Na czym polegała pana praca? No, tragarz, puce but, bo to był starszy gość, ten gospodarz tam w Walewskiego, on mieszkał vis-a-vis tam na parterze też, no i to on mi poprosił i mu pomagałem, buty zanieść na Roosevelta, te korki, żeby szewce wbił, nowe dał.
No i takie rzeczy, nie wiem, on wiedział, że pochodzę z biednej rodziny, nas było 11, no to ta jego żona gołąbki nam tego przynosiła. Ja się zdziwiłem, ja tak pomyślałem, przecież ja nie jestem kulikiem, na Śląsku nie było znane te gołąbki jeszcze. No i tak, i później do walizki jeszcze jakieś tam rezerwowe, tam buty, to takie duże walizki, to żeśmy nosili tutaj z Walek Walewskiego tutaj. Szewc i gospodarz w tych czasach z tymi butami mieli naprawdę sporo problemów. Szewce, tak, no bijali nowe, miał dużo skóry, tak, grubsze skóry, miał taki wybijak, takie wybijał z 3-4, no i bił z góry, z zewnątrz, na wewnątrz zagiął filc, ale mimo to ten, jak zanosiłem buty do tego, do szewca, to patrzę, filc czerwony od krwi, kupa krwi tam było w tych niektórych butach. Była niesamowita atmosfera. Dużo się żartowało, ten Zimmermann, on ciągle żartował, no to bo jak jedna rodzina. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.